Na południe od Leszna, przy linii kolejowej trasie numer 5 Poznań-Wrocław, w regionie o nazwie Wysoczyzna Leszczyńska, położone jest miasto Bojanowo. Bojanowo to niewielkie miasteczko mające za sobą ciekawą, bo ponad 350-letnią przeszłość. Pierwsza wzmianka o osadzie pochodzi z roku 1538. Jej założycielem był podstoli Stefan Bojanowski, właściciel starego Bojanowa i Gołaszyna. Dnia 16 kwietnia 1638 roku otrzymało przywilej lokacyjny z rąk króla Władysława IV. Herbem jego jest herb bojanowskich Junosza, przedstawiający widocznego do połowy srebrnego barana wybiegającego z lasu na czerwone pole, mającego pod nogami runo z zielonej trawy. W okresie wojny 30-letniej przybyli tutaj protestanci z Niemiec i Śląska, w większości sukiennicy. W swojej historii Bojanowo nie uniknęło zniszczeń. Przeżyło 4 wielkie pożary, a ostatni w 1857 roku zniszczył całkowicie miasto. Ludność Bojanowa odegrała poważną rolę w wyzwoleniu naszych ziem spod zaboru pruskiego. Właśnie tutaj znajdowało się jedno z centrów powstania wielkopolskiego, które wybuchło 5 stycznia 1919 roku. W okresie okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945 na terenie Bojanowa istniał obóz karny i więzienie. Podczas walk wyzwoleńczych zginęło wielu mieszkańców miasta, które ostatecznie wyzwolone zostało 23 stycznia 1945 roku. Na przestrzeni ostatnich lat nastąpiły znaczne zmiany w wyglądzie miasta. Miasto i gmina Bojanowo obejmuje obszar 12 350 hektarów i liczy 9100 mieszkańców. Urząd Miasta i Gminy mieści się w niedawno odrestaurowanym secesyjnym gmachu. Gmina swoim zasięgiem obejmuje 17 sołectw. Jest to region typowo rolniczy. Użytki rolne zajmują powierzchnię ponad
9 tysięcy hektarów. Na tych gruntach działalność rolniczą prowadzi około 500 gospodarstw indywidualnych, 4 gospodarstwa rolne Skarbu Państwa i rolnicza spółdzielnia produkcyjna. Dominuje uprawa zbóż, ziemniaków, buraków i rzepaku. Rozwija się także hodowla trzody i bydła. Największym zakładem przemysłowym na terenie miasta jest browar, mający ponad 100-letnią tradycję. Oprócz tego do najbardziej znaczących zakładów w miasteczku należą gminna spółdzielnia, zakład produkcyjno-usługowy na rzecz rolnictwa, zakłady, swarzęckie fabryki mebli. Ostatnio w naszej gminie powstają też małe zakłady produkcyjne. Większość z nich znajduje się w rękach prywatnych. Prowadzą one usługi dla ludności oraz działalność handlową, hurtową i obwoźną. W Bojanowie nie zapomina się o najmłodszych. To dla nich działają 3 przedszkola, w których jest 12 oddziałów przedszkolnych. Dzieci i młodzież mogą zdobywać wiedzę w 7 szkołach podstawowych. W 60 oddziałach uczy się obecnie ponad 1200 uczniów. Poza tym Bojanowo może poszczycić się rolniczą szkołą średnią, która swymi tradycjami sięga początków XX wieku. Zasłynęła ona jako ośrodek oświaty rolniczej i kuźnia kształcąca specjalistów w zakresie hodowli roślin, nasiennictwa i mechanizacji rolnictwa. Niedaleko Bojanowa we wsi Pakówka znajduje się Dom Pomocy Społecznej dla osób specjalnej troski. Prowadzi on własną działalność gospodarczą. Rehabilitacja jest tutaj prowadzona poprzez różne formy kulturalno-oświatowe. W ostatnim czasie pojawiło się w Bojanowie wiele nowych miejsc oferujących atrakcyjne spędzenie wolnego czasu. Spośród ośrodków kultury wymienić należy wychodzącą z ciekawymi propozycjami do czytelnika Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy oraz prężnie działający Miejsko-Gminny Dom Kultury. W okresie letnim miejscem zabaw, koncertów i dyskotek staje się park z amfiteatrem wybudowanym na miejscu zburzonego kościoła katolickiego.
Natomiast nasi wcześniej urodzeni znaleźli swoją przystań w klubie seniora. Duży wpływ na rozwój kultury fizycznej mieszkańców miasta i okolic mają działające organizacje i kluby sportowe, które wykształciły kilku znanych sportowców. Zajęcia sportowe i rekreacyjne odbywają się na zmodernizowanym ostatnio stadionie sportowym. Nasze władze kładą duży nacisk na rozwój infrastruktury miasta. Zakłada się więc chodniki. Wykonano kapitalny remont sieci gazowej. Prowadzone są także remonty kamienic. Nasze miasto stara się być z dnia na dzień coraz piękniejszym. Jest takie miejsce na świecie bliższe niż wszystkie inne, bo w samym sercu ukryte. Moje miasto rodzinne.